Games.pl, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Tym razem temat dość gorący, bo sprzed kilkudziesięciu godzin, a mianowicie pojawiła się informacja, która mówi, że Andrzej Sapkowski, czyli twórca marki Wiedźmin, twórca też książek o Wiedźminie, dochodzi, jakby żąda 60 milionów złotych dodatkowego wynagrodzenia od CD Projektu za to, że CD Projekt wykorzystuje prawa do marki Wiedźmin, produkując gry komputerowe. Tutaj ci z Was, którzy śledzą temat, z pewnością wiedzą, że CD Projekt w przeszłości zawarł stosowną umowę z panem Andrzejem Sapkowskim, gdzie określono, że twórca wolał dostać jakby pieniądze z góry, to znaczy nie zgodził się na procentowy udział w przyszłych dochodach ewentualnych spółki CD Projekt, tylko wolał wynagrodzenie mieć wypłacone z góry. Zresztą sam Andrzej Sapkowski w wywiadzie dla Eurogamera potwierdził, że w przeszłości zwyczajnie nie wierzył w sukces Wiedźmina i po prostu zażądał pieniędzy z góry, nie wierząc w to, że gra osiągnie jakikolwiek sukces. Zresztą pamiętajmy o tym, że jeszcze przed CD Projektem, kiedyś tam, również prawa do marki Wiedźmin próbowało kupować, zresztą kupowało studio Metropolis, czyli studio, którego założycielem był Adrian Chmielarz, również znany twórca, polski twórca gier. Natomiast w przypadku studia Metropolis, jakby z tej gry opartej na marce Wiedźmin nic nie wyszło, natomiast niezależne źródła podają, że Andrzej Sapkowski zainkasował wówczas od Metropolis również kilkanaście tysięcy złotych za to, że studio miało w przyszłości wykorzystywać jego markę. Natomiast, jak sami widzicie, historia pokazała, że na przykład z tamtego projektu niewiele wyszło. Później właśnie CD Projekt odkupił prawa do marki Wiedźmin. No i niezależne źródła również podają, że twórca, czyli Andrzej Sapkowski, otrzymał wówczas około 35 tysięcy złotych. Z dzisiejszego punktu widzenia oczywiście kwota ta wydaje się śmiesznie niska w porównaniu z tym, co osiąga CD Projekt, jak wzrosła kapitalizacja tej spółki w związku z sukcesem opartym na produkowaniu gier opartych na marce Wiedźmin. Natomiast w przeszłości oczywiście dla Andrzeja Sapkowskiego było to niepewne, czy twórcy w ogóle osiągną jakikolwiek sukces z tym projektem, zatem wolał upadłość z góry, do czego zresztą się przyznawał, że popełnił zwyczajnie błąd. No i oczywiście z perspektywy Andrzeja Sapkowskiego może to trochę wyglądać tak, jakby wygrał w totka, trafił szóstkę, natomiast zgubił los. No tak to trochę niestety wygląda, że z perspektywy czasu wygląda, że dużo, dużo więcej zarobiłby, gdyby w przeszłości zgodził się na procentowy udział od przyszłych korzyści związanych właśnie z grą komputerową opartą o Wiedźmina. Natomiast umowa moim zdaniem jest umową, to znaczy w przeszłości, jeśli twórca zgodził się na coś takiego, tak naprawdę warunki tej umowy powinny być respektowane. Natomiast pełnomocnicy Andrzeja Sapkowskiego, którzy wystosowali wezwanie do zapłaty do CD Projektu, tak naprawdę powołują się na artykuł 44 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ja nawet sobie otworzyłem tę ustawę, bo byłem ciekaw właśnie, jak to wszystko wygląda. No i tam jest uchylona furtka do ewentualnego dochodzenia właśnie dodatkowych pieniędzy wówczas, jak to się mówi, gdy wynagrodzenie dla twórcy było zbyt niskie w stosunku do korzyści, które czerpie późniejszy podmiot właśnie z wykorzystywania danego utworu czy danej marki. No i tutaj oczywiście pełnomocnicy Andrzeja Sapkowskiego powołują się na to, że CD Projekt oczywiście czerpie korzyści niespółmiernie większe w stosunku do tego, jakie wynagrodzenie było w przeszłości twórcy wypłacone. Natomiast z mojej perspektywy tutaj ja jestem o tyle zdziwiony, że można zawrzeć jakąś tam umowę w przyszłości, która jest prawomocna, tak naprawdę można sobie wypłacić wynagrodzenie twórcy, natomiast może on sobie po latach dochodzić dodatkowych należności. Dla mnie jest to dziwne, no ale cóż, tak jest skonstruowana ta ustawa, więc teoretycznie pełnomocnicy mają prawo wysłać takie wezwanie do zapłaty, no i jak się domyślam, CD Projekt jakby tego wezwania nie zrealizuje, no i sprawa skończy się zapewne w sądzie. Tutaj oczywiście będę Was zachęcał do dyskusji, żebyście napisali w komentarzach, co Wy o tym myślicie, czy według Was Andrzej Sapkowski ma prawo żądać dodatkowego wynagrodzenia od CD Projektu, czy jednak CD Projekt ma rację, pisząc w oficjalnym komunikacie, że wszelkie zobowiązania wobec twórcy zostały już uregulowane i tak naprawdę twórcy uznają obecne roszczenie za bezzasadne. Tutaj warto jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, jeszcze taka ciekawostka może, związana z tym, skąd się w ogóle wzięła ta kwota 60 milionów złotych, którą żądają pełnomocnicy Andrzeja Sapkowskiego. Otóż uznali, że CD Projekt osiągnął korzyści w wysokości około miliarda złotych, bazując właśnie na marce Wiedźmin. W
więc według nich żądają tak naprawdę minimalnego wynagrodzenia dla twórcy, które według nich powinno wynosić około 6% od właśnie osiągniętych korzyści, no i stąd ta kwota 60 milionów złotych. Tutaj co ciekawe, nie o tyle ten artykuł 44 ustawy dziwi, że przecież jest to tak naprawdę kwestia bardzo, bardzo subiektywna. Tutaj możemy powiedzieć, że dawniej przelane 35 tysięcy złotych na rzecz Andrzeja Sapkowskiego było być może niską kwotą, natomiast jest to również subiektywne wrażenie, to znaczy ktoś stwierdzi subiektywnie, że 35 tysięcy to jest za mało, a co jeśli byłoby przelane powiedzmy 1 000 000 złotych albo 2 000 000 złotych? Czy to byłoby zbyt niskie wynagrodzenie dla twórcy, czy nie? Również pełnomocnicy, co jest również ciekawe, zostawili sobie pewnego rodzaju furtkę na przyszłość, to znaczy stwierdzili, że na razie jest to odpowiednie według nich wynagrodzenie przy obecnej skali sukcesu gier komputerowych opartych o Wiedźmina, natomiast jakby w tym wyzwaniu jest tak to napisane, że równie dobrze mogą w przyszłości dochodzić kolejnych wypłat na rzecz Andrzeja Sapkowskiego, jeśli na przykład powstanie, nie wiem, Wiedźmin 4, Wiedźmin 5, no i one zarobią, załóżmy, 2 miliardy, 3 miliardy złotych, być może jeszcze będą wystosowywać kolejne wezwania do zapłaty. No, dla mnie jest to sytuacja dość dziwna, natomiast nie chciałbym stawać jakoś konkretnie po jednej ze stron, bo najprawdopodobniej sprawa rozstrzygnie się na sali sądowej. No, nie wierzę w to, że CD Projekt jakby zgodzi się na tego typu wezwanie, zresztą prawda jest taka, że spółka już wystosowała komunikat mówiący o tym, że według niej to wezwanie do zapłaty jest bezzasadne, więc całość na pewno skończy się na sali sądowej. No i jeszcze, w ogóle chciałbym jeszcze jeden temat poruszyć, mianowicie trzeba pamiętać też o tym, że o ile Andrzej Sapkowski być może uważa, że nie skorzystał jakoś bardzo na tym, jak zarobiły gry oparte o Wiedźmina, to trzeba też pamiętać o tym, że dzięki temu, że sukces taki odniósł Wiedźmin, jeśli chodzi o gry komputerowe, to tak naprawdę cała marka, czyli wszystkie książki Andrzeja Sapkowskiego również bardzo zyskały na popularności. Można tak naprawdę sobie sprawdzić to w niezależnych źródłach, że sprzedaż książek opartych o Wiedźmina tak naprawdę również wzrosła bardzo po tym, jak bardzo duży sukces zaczęła osiągać chociażby taka gra jak Wiedźmin 2, no i już nie wspominając o tym, jaki mega sukces osiągnął Wiedźmin 3. A swoją drogą też zastanawiające jest to, że twórca nie dochodził swoich praw wcześniej, kiedy spółka nie osiągała aż takich dochodów, tylko poczekał te kilkanaście lat, no i teraz w 2018 roku, po tym jak Wiedźmin 3 okazał się gigasukcesem, po tym jak produkowano również do niego dodatki, które również się sprzedały w bardzo zadowalających liczbach, no i które przyniosły bardzo duży dochód CD Projektowi, dopiero wówczas zdecydował się na wystosowanie tego typu wezwania do zapłaty. Także bardzo mnie ciekawi wasza opinia na ten temat. Moje prywatne zdanie jest takie, że jednak CD Projekt uregulował już wszystkie należności, no jednak powinniśmy trzymać się warunków umowy, które obie strony zawarły. Takie jest moje zdanie. Oczywiście jest to moje prywatne zdanie i zapewne sprawa i tak skończy się w sądzie, więc dopiero sąd określi, czy według niego ma to wyglądać tak, jak mówię, czy też być może zasądzi jakieś odszkodowanie dla Andrzeja Sapkowskiego. Natomiast z kolejnej już strony wydaje mi się, że tego typu pismo jest skierowane do CD Projektu po to, żeby zapewne doszło do jakiegoś rodzaju ugody i być może uda się uszczknąć chociaż te kilka milionów złotych. Nie wierzę w to, że zarówno Andrzej Sapkowski, jak i pełnomocnicy wierzą w to, że uda się ściągnąć te 60 milionów złotych, o których jest mowa w wezwaniu do zapłaty. Także czekam na wasze opinie na ten temat. Dajcie znać w komentarzu pod filmem, co myślicie o całej sprawie. Czy według was zasadnym jest właśnie to wezwanie Andrzeja Sapkowskiego do zapłaty do CD Projektu, czy jednak uważacie, że CD Projekt ma rację i że wszelkie należności zostały już uregulowane. Dajcie znać, co na ten temat myślicie, natomiast ja już będę zmierzał do końca, zatem dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych vlogach. Trzymajcie się!